Gaudeamus i Gitur, tradycyjny hymn studencki rozbrzmiewający w sali tysiąclecia Urzędu Miasta, może oznaczać tylko jedno. Uniwersytet III wieku zainaugurował nowy rok akademicki, a będzie to rok niezwykle aktywny, bowiem to właśnie z aktywności i ogromnej chęci rozwijania swoich pasji i zainteresowań słyną krośnieńscy seniorzy. Chcemy być dla ludzi, robić wszystko dla innych ludzi, żeby oni nie czuli się jakoś na marginesie, że tak powiem, w pewnym wieku, bo to nie jest potrzebne i to jest dzisiaj niemodne w ogóle. Ludzie są pełni prężni, chętni do pracy i myślę, że będzie dobrze. Tego można być pewnym, bowiem każdego roku studenci seniorzy udowadniają, że wiek to tylko wymówka. Liczy się pasja i chęć rozwijania zainteresowań bez względu na metrykę. Taka jest właśnie idea Uniwersytetu III wieku. Uniwersytet III wieku jest miejscem, które zostało stworzone specjalnie dla Was, gdzie jesteście mile widziani i akceptowani bez żadnych zastrzeżeń i warunków wstępnych. Weźcie zatem jeszcze raz do ręki legitymację, popatrzcie na nią ciepło i z dumą, jak na kartę wstępu do elitarnego klubu 50+. Tu pasujecie jak ulał. Jeden warunek powodzenia to wyjście z domu z pozytywnym nastawieniem. Pozytywne nastawienie z pewnością towarzyszy studentom uniwersytetu, do czego nie trzeba specjalnie przekonywać. W Krośni Odrzańskim są ludzie, którzy chcą wyjść ze swojej strefy komfortu. Państwo wiecie, co to jest strefa komfortu. To jest przyjść po wykonaniu wszelkich obowiązków, które trzeba wykonać, czyli zrobić zakupy, przyjść do domu, usiąść przed telewizorem, zrobić sobie kawę i tak siedzieć i właściwie czekać nie wiadomo na co. Państwo pokazujecie młodemu pokoleniu, że nie warto siedzieć w strefie komfortu, warto przełamywać bariery i pokazywać, że w każdym wieku można być aktywnym. Czego można życzyć w tak wyjątkowym dniu? Myślę, że połamania piór, bo też takie są, że przede wszystkim, żeby ludzie byli zdrowi, żeby się czuli szczęśliwi i potrzebni. I tego właśnie życzymy, czekając na kolejne inicjatywy z udziałem krośnieńskich seniorów. A szczegółowe informacje dotyczące działalności Uniwersytetu III wieku można znaleźć m.in. pod adresem utw-krosnoodrzanskie.pl.